Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa i moich gości i tych, którzy nas zobaczą, to w przyszłości może kiedyś się tak zdarzy. To jest z okazji, te nasze rozmowy się nazywają Rozmówki Polsko-Czeskie na Granicy, bo jest to przy okazji Kina na Granicy, które już dwa razy miało się odbyć w tym roku, ale już wiadomo, że się nie odbędzie, może się odbędzie online, a może się odbędzie dopiero w przyszłym roku. W każdym razie pogadać sobie możemy. I ja się bardzo cieszę, że dzisiaj mam świetnych, wspaniałych gości, z którymi będę rozmawiał o fenomenie literatury non-fiction, czyli Mariusza Szczygła, reportera, pisarza, laureata ostatniego Nagrody Nike, ale też przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również wydawcę, współtwórcę Instytutu Reportaży, no człowieka, reportażu, człowieka absolutnie najlepszego do takiej rozmowy. A drugim gościem jest Juraj Kołdela, człowiek, który ze swoim przyjacielem Filipem Ostrowskim stworzyli z niczego wydawnictwo, które się nazywa Absynt, które początkowo działało tylko na rynku słowackim, teraz już działa na rynku również i oprócz słowackiego również na czeskim, więc myślę, że za chwilę opanuje całą Europę Środkową, a potem pójdzie dalej. Tego im życzę. To tyle przedstawienia. Zacznijmy może od takiej krótkiej historii, bo będą nas oglądali i słuchali pewnie ludzie, którzy no, takiej pamięci jak ja nie mają, długiej. Więc zacznijmy może od historii, od tego, jak się ten fenomen w Polsce narodził, bo może zacznijmy od Polski najpierw. Bo ja oczywiście pamiętam czasy jeszcze z okresu PRL-u, z czasów komuny, kiedy się książki Hanny Kral czy Ryszarda Kapuścińskiego czy Małgorzaty Szejnert reportaże się czytało. Ja też pamiętam takie książkę, która na mnie zrobiła duże wrażenie, kogoś, kto nie był klasycznym reporterem, czyli Jan Józef Szczepański, bardzo wybitny pisarz, którego Koniec Westernu pamiętam do dziś, bo to była taka jedna z niewielu uczciwych, a w każdym razie no, tak uczciwie napisanych i na ile można wtedy było pisać w PRL-u w czasach cenzury. No ale to było wszystko, to były takie rodzynki i nagle przyszedł 89 rok i co się w tym momencie stało, bo za chwilę pojawił się boom reportażu czy literatury non-fiction. Ja oczywiście, podobnie jak ty Mariuszu, jestem wychowany przez Gazetę Wyborczą, więc myślę, że do tego fenomenu przyczyniła się Gazeta Wyborcza i duży format i szkoła Małgorzaty Szejnert, ale powiedz ty ze swojego doświadczenia, bo wiesz o tym lepiej. Ten 89 rok rzeczywiście był taką cezurą i narodził się jakby nowy rozdział polskiego reportażu. Wtedy Małgorzata Szejner, która przejęła po roku działania, po roku pracy Hanny Kral w dziale reportażu, przejęła ten dział, mówiła, że nie bardzo wie, o czym pisać ani jak pisać, ale liczy na nas, na swoich uczniów. I wszystko się zaczęło od bardzo krótkich reportaży do gazety, które pisaliśmy. Ja akurat tam pracowałem od samego początku. To była taka grupa Irena Morawska, Lidia Ostałowska, Wojciech Tochman, Jacek Hugo Bader, Paweł Smoleński, Piotr Lipiński i opisywaliśmy Wojtek bieżącą... Jagielski. Wojtek Jagielski oczywiście, tylko że Wojtek od razu był poważnym reporterem światowym. A my opisywaliśmy taką drobną rzeczywistość,
Wtedy teksty w gazecie były krótkie, więc zdarzało się nam na przykład mieć reportaż na 2 strony maszynopisu, na 3600 znaków nawet mógł być reportaż. I tylko, że Małgorzata Szejnert umiała nam stworzyć warunki do tego, żebyśmy się rozwijali, ale to była redakcja, z którą bardzo byli zaprzyjaźnieni, Hanna Kral i Ryszard Kapuściński. Właściwie Szejnert, Kapuściński i Kral to były takie trzy nazwiska wpływowe w gazecie, które narzucały no, pewien styl. To znaczy to, że Wyborcza nie poszła w stronę takiego reportażu doraźnego tylko, tabloidowego. To jest zasługa tych trzech osób, że po prostu to był tak wysoki poziom. No dam wam przykład. Przychodzę do Małgorzaty Szejnert, jako do mojej szefowej, miałem wtedy, nie wiem, ze 23 lata i mówię: Małgosiu, mam taki świetny temat, byłem na Marszałkowskiej, tam jedna pani powiedziała, że w jednym domu kobieta otruła męża. I mam taki, słuchaj, jaki mam tytuł, Pani truła pana. A Małgorzata Szejnert mnie wtedy spytała: Mariuszu, ale o czym chcesz pisać? Ja mówię: no słuchaj, kobieta otruła faceta. Tak, ale gdzie jest temat? Ja mówię: no, temat jest w tym morderstwie. Ona mówi: Mariuszu, to jeszcze nie jest temat. Ty się musisz zastanowić, o czym chcesz pisać, czy to będzie, musisz zbadać to, tę historię, czy to jest o samotności, czy to jest o bezrobociu, czy to jest o miłości, czy jeszcze o czymś innym. Po prostu wychowano nas w takim poczuciu, że reportaż to jest coś. Reportaż to jest historia niemalże literacka i ona musi być o tym, o czym jest i o czymś jeszcze. Zawsze musi być ta nadwyżka, ta nadbudowa. No i te tuzy reportażu lat 60., 70. i 80., chociaż oni wszyscy w latach 80. pisali gdzieś tam, prawda, pokątnie i w drugim obiegu i nie bardzo cenzura przyjmowała te teksty, a Kapuściński w ogóle był na emigracji wewnętrznej i pisał poezję głównie w stanie wojennym, ale oni mieli na nas wpływ. Musieliśmy pisać no rzeczywiście na poziomie. I wiesz, to, że na przykład teraz ktoś tam, prawda, napisał o mojej książce Nie ma, że to są opowiadania faktu, no to wynika z tego, że ja wyrosłem z tej szkoły, gdzie się bardzo dbało o słowo, nie tylko o to, żeby szybko coś zrobić, bo oczywiście też umieliśmy pisać szybkie reportaże, zwłaszcza Paweł Smoleński był takim pistoletem, ale że to musi być jakieś, że łączymy prawdę i piękno, że ten tekst musi mieć jakieś założenia estetyczne. A to wszystko to nie jest nowość, bo Polska ma ten reportaż, przepraszam, że się tutaj zaczynam mądrzyć, ale już od końca XIX wieku ten reportaż się profesjonalizował i tylko wspomnę nazwisko ojca założyciela, jak dla mnie jako autora antologii reportażu XX wieku, 100 na 20, ojcem założycielem tej polskiej szkoły reportażu jest Władysław Stanisław Reymont, ponieważ on jako 26-latek poszedł na pielgrzymkę do Częstochowy i nie wyszła mu z tego powieść ani opowiadanie, tylko wyszła mu relacja, reporyja, jak mówiono. Wyszła mu taka relacja reporterska i to był pierwszy taki nowoczesny, to było 3 lata przed końcem XIX wieku, taki pierwszy nowoczesny w naszym pojęciu reportaż z tej właśnie pielgrzymki. A w ogóle pierwsze lata XX wieku i okres międzywojenny to są takie początki tego reportażu literackiego, kiedy różni ambitni redaktorzy naczelni czasopism, na przykład podczas zaborów był taki sławny tygodnik ilustrowany, on wychodził w 3 różnych zaborach i szefowie tego tygodnika ilustrowanego chcieli mieć, to już prawda, okres pozytywizmu, chcieli mieć bardzo takie relacje z życia i zadawali te relacje komu? Pisarzom. I się okazuje, że dzisiaj na koncie różni pisarze, nie wiem, Naukowska, Prus, Sienkiewicz, Żeromski, nawet ta Rodziewiczówna mają na koncie reportaże i to były takie jakby ekspresy do kawy trochę, to znaczy tak, pisarz był wysyłany, na przykład Szelburg-Zarembina była wysłana gdzieś na proces chłopów, którzy chcieli obalić ustrój gdzieś tam na rubieże wschodnie. I teraz tak, ten pisarz jechał na jakiś temat i
I owszem, wiedział, że nie napisze z tego powieści, bo powieść to by pisał rok, nie? Ale nawet ten mały tekst starał się pisać ładnie. I to były te początki, na których się wzorowali potem reporterzy, reporterki. No i tak powstała ta polska szkoła reportażu. To tak w największym skrócie. Dobrze, to zanim jeszcze Juraja spyta, to jeszcze jedno chcę ci takie dodatkowe pytanie zadać. Aha. Bo ty oczywiście już tych czasów za bardzo nie możesz pamiętać, ale pracowałeś jeszcze z kolegami o parę lat starszymi i to już by może wystarczyło, że ten 89 rok był taką no, cezurą pod wieloma względami, ale także, co dla ludzi robiących w języku, w słowie, no niezwykle ważną sprawą było, czyli na przykład zniesienie cenzury. Czy to w samej robocie reportera coś zmienia? Bo nagle oczywiście wydawałoby się, jest wolne słowa, prawda? Możesz napisać wszystko, tak. Możesz powiedzieć wszystko. Nikt tak. cię po prostu nie trzyma. Tak, nie muszę kluczyć w ogóle, nie muszę tak. mrugać do czytelnika okiem. Tak, tak. Nie muszę, prawda, liczyć na to, że podteksty będą wyszukiwane. No, my już jesteśmy pokolenie, które pisało wprost. Ale cenzura w ogóle się zasłużyła dla polskiego reportażu tym, no, każda wada ma swoją zaletę, twierdził Bata. Cenzura się zasłużyła tym, że reporterki, reporterzy starali się pisać w sposób właśnie taki, żeby tak, czytelnik nie czuł się obrażony, że jest oszukiwany, cenzor, żeby był zadowolony i mógł przyjąć tekst do druku, znaczy zaakceptować do druku, a reporter, żeby mógł sobie spojrzeć w twarz, we własną twarz w lustrze. I to powodowało jakieś takie pióropusze formy, taką nieprawdopodobną, taki rozwój w ogóle literackiej strony reportażu. No i teraz tak, my już tej cenzury nie mieliśmy, ale z tego nam zostało to tak zwane ładne pisanie. Ale muszę wam powiedzieć, że ile razy Małgosia Szejnert, no, która skończyła swoje studia w 56 roku dziennikarskie, czyli właściwie tak całą powojenną Polskę miała zaliczoną, jeśli chodzi o rozwój dziennikarstwa, jak ona mówiła, Boże, jak ja wam zazdroszczę, wy tak normalnie idziecie do ministerstwa i normalnie możecie wejść do ministra. Oczywiście teraz to się zmieniło. To sam wiesz, Andrzej, już się zmieniło. Natomiast... Tak, ja nawet wiem lepiej. Rok 90, 91, no to tak, ci ministrowie to byli wszystko znajomi ludzi z gazety, więc ten przepływ informacji był łatwiejszy, było to bardziej bezpośrednie. No, rzeczywiście to była taka wolność, ale też bardzo długo Małgorzata Szejnert na przykład nic nie napisała, bo ona nie umiała się w tym czasie odnaleźć. Dopiero jak przyszła na emeryturę w 2004, to na emeryturze napisała 5 wspaniałych książek, w tym Czarny Ogród o Gisowcu i Nikisowcu, w tym Wyspę Węży, o oficerach, którzy zostali, że tak powiem, usunięci na Wyspy Brytyjskie, żeby nie brali, znaczy za klęskę wrześniową, za kampanię wrześniową, zostali ukarani nieuczestniczeniem w II wojnie światowej. I kilka innych wspaniałych książek napisała, dopiero jak się chyba oswoiła z tym, że już wszystko można. To teraz zapytam Juraja, dam ci chwilę oddechu. Bo to jest zupełnie fascynujące, wasza droga do literatury non-fiction. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy pracowałem w Instytucie Polskim w Bratysławie, kierowałem instytutem i przyszliście z takim pomysłem, że będziecie wydawać polski reportaż. I zakładacie w tym celu wydawnictwo i czy ewentualnie możecie liczyć na życzliwość Instytutu Polskiego. Ja z jednej strony się strasznie ucieszyłem, a z drugiej strony myślę sobie, tacy fajni chłopcy, no takich szkoda, że od razu są skazani na klęskę. No jak tu można po prostu w kraju, bo ja oczywiście może się mylę, Jura, jeśli się mylę, to mnie koryguj, ale ja mam takie wrażenie, chociaż no wydaje mi się, że trochę i Czechy, i Słowację znam,
ale miałem takie wrażenie do niedawna, że akurat reportaż nie był ceniony. Znaczy, po pierwsze, media w Czechosłowacji były jednak niestety, w co mało kto z moich polskich przyjaciół chciał wierzyć, za komuny, ale były jeszcze gorsze niż polskie. I tam już prawdy trudno się było doszukać w reportażu, a to jest jednak, no, to jest jednak prawda w reportażu. Musi być. To bez tego chyba się nie da, tak mi się wydaje. A po drugie, no, jeśli był reportaż, to był taki, no, taki bardzo, miał taką użytkowy charakter, taki utylitarny, nawet już po 89 roku. To raczej były krótkie formy i takie właśnie szybkie. Ja przyznam się, ale znowu mówię, mogę się mylić. Przyznam, że nie znam zbyt wielu nazwisk, no nie wiem, poza Petrą Prochaskową, poza Szetiną, teraz Andrzejem Banem, to nie znam nazwisk wielu reporterów. Teraz się oczywiście to się zmieniło, myślę, że pod waszym wpływem. No więc powiedz, co ty, polonista i twój kolega, co was zafascynowało w literaturze non-fiction, że postanowiliście poświęcić temu swoje życie, a przynajmniej kawałek swojego życia, i w dodatku wam się udało. To niesamowite. No, dziękuję. Ja jeszcze powiem, że to pierwsze spotkanie było przy okazji promowania Mariuszowej książki, no książki, tego zbioru reportaży 20 lat Polski w reportażach. No to już jest, to jeszcze gorsze, znaczy, bo taki zbiór, taka cegła po prostu, to no. to już bym, tego już nie pamiętałem, ale to już bym od razu powiedział, że musieliście się przewrócić na tym. No ale to jest właśnie na tym ciekawe, bo to wyszło w wydawnictwie Premedia, ale właściciel Premedii, Jano Gregor, obawiał się, że właśnie, że to będzie bardzo trudno sprzedać. No to on to wydał po czesku. Z tym, że te dwa rynki są tak połączone, że woli tą książkę rozrzucić na obydwa rynki, żeby przynajmniej to dawało sens. I to był właśnie cały ten problem, że nie istniało na rynku słowackim. Ja będę głównie mówił o rynku słowackim. Jasne. Na rynku słowackim nie istniało coś takie połączenie jako reportaż literacki. Gdyż trzeba powiedzieć, że powstawały książki, które było możliwe zaliczyć do reportażu literackiego i byli autorzy, Mniaczko, Slavo Kalny, którzy pisali, można by ich tam włączyć, ale problem był ten że nie istniało to połączenie, czyli te książki były porozrzucane. I teraz nawet Słowacy wydawcy od czasu do czasu oni wydali. Czesi trochę więcej oczywiście, ale Słowacy też. Od czasu do czasu wydali książkę, którą by można było zaliczyć, albo była nawet od polskich reporterów, tylko że ta książka się traciła w księgarniach. Ona była założona tam na podstawie analfabetu i gubiła się właściwie w tych. No a dlatego my chcieliśmy, że my jak myśleliśmy o tym, że bo mnie się wydaje, że dobre pomysły nie trzeba wymyślać, ale trzeba po prostu znaleźć. Wypatrzeć. I z tego powodu Filipowa żona jest Słowaczką. Ja jestem z połowy Polak, moja mama jest Polką, czyli żyjemy na takiej granicy nieustannie i widzimy, co działa w Polsce, co działa na Słowacji i widzieliśmy, że ten fenomen polskiej szkoły reportażu funkcjonuje i te dwa narody są tak bliskie sobie, że zawsze mówiliśmy, że dlaczego, jeśli w Polsce coś funkcjonuje, no powinno to funkcjonować też na Słowacji. No i zaczęliśmy pogłębiać ten temat i ja powiem tylko, że od pomysłu założyć wydawnictwo do wydania pierwszej książki ubiegł rok, kiedy, bo my z książkami mieliśmy, no, znaliśmy tylko od tej strony czytelników, ale nie wiedzieliśmy nic o wydawaniu książek, ani o branży wydawniczej. Zaczęliśmy się spotykać, no i były właśnie takie reakcje, takie jak ty wspomniałeś, że
niektórzy nam mówili, no fajny pomysł, jeśli macie czas i pieniądze, no to warto sobie takie hobby pielęgnować, no ale nie ma to szans, bo Słowacy nie czytają, to jest, zawsze to jest, to się tak mówi, ale to mówią we wszystkich krajach, czyli Słowacy nie czytają, słowacki rynek jest za mały na to, żeby to się opłacało i tak dalej. No i my jeszcze wchodziliśmy z takimi z trzema dużymi nieznajomymi. Pierwsza była, że nikt nie wiedział, co to jest reportaż literacki. Druga, nikt nie znał tych autorów, bo większość tych autorów, którymi przynosiliśmy na rynek, to oni debiutowali na naszych rynkach, choć za granicą to byli znani autorzy. A trzecia, nikt nie znał marki Absint, bo to było nowo założone wydawnictwo, czyli a to nam dużo pomogło, zwłaszcza na początku, że my promowaliśmy jednocześnie trzy rzeczy. Też promowaliśmy reportaż literacki, czyli powstało dużo takich, no w prasie zaczęło się dyskutować na też sieciach socjalnych, że co to właściwie jest ten reportaż literacki i my bardzo szybko jako wydawnictwo Absint przywłaszczyliśmy sobie tą nazwę, czyli ludzie zaczęli myśleć, że jeśli reportaż literacki, to Absint. I to nam bardzo pomagało i stało się takie coś, co jest trochę taki mały cud, że w księgarniach jest, w słowackich księgarniach jest tak, że są książki Beletria Słowacka, Beletria Światowa, książki historyczne, potem jest półka wydawnictwo Absint, a potem znowu idą następne filozofia i tak dalej. Co też nam pomogło, że ale nie było to od początku, ale się to powoli spuściło i na Słowacji to były lata, kiedy bardzo sprzyjały nowym projektom. To był też projekt, kiedy powstawał Dziennik N. Dziennikarze, którzy odeszli żebyśmy to porównali z takiej, no z największego, najbardziej czytanego, opiniotwórczego dziennika, który został zakupiony przez grupę finansową, to dziennikarze odeszli i założyli własny dziennik, którym też zaczęli drukować dłuższe formy, czyli to była dokładnie taka fala, kiedy ludzie byli ciekawi, dochodziło do wielkich zmian i bardzo pozytywnie były odbierane takie projekty, które powstawały, czyli też bardzo dużo artykułów w gazetach wyszło o tym, że powstało w ogóle wydawnictwo, które wydaje reportaż literacki, to nam pomagało. No i teraz już mamy właściwie skończył się piąty rok wydawnictwa. No i mamy wydanych powyżej 120 książek, a jak Mariusz wspominał, wszystkich dziennikarzy z Gazety Wyborczej z lat 90., no to większość tych autorów mamy. Pawła Smoleńskiego, Jacka Hugo Badera, Wojtka Jagielskiego, Mariusza mamy dwie książki, teraz wyszła. Tochmana. Wojtka Tochmana, Lidkę Ostałowską i mam nadzieję, że nie zapomniałem. Następnych z tej młodszej generacji, jak jest Witek Szabłowski i Wojtek Górecki. No to jest po prostu, to tylko pokazuje, że Słowacja jest krajem fenomenów i cudów, że tam są cuda możliwe, nie tylko cudem był Absynt, ale cudem był właśnie powtarzający się cud tworzenia nowych niezależnych czasopism, które się przyjmowały na rynku. Ja jeszcze pamiętam SME, które w ten sposób powstało, jak Meciar przejął Smenę, powstało SME. Ja myślałem sobie, że to niemożliwe, żeby to się utrzymało. No świetny pomysł i trzymam kciuki, ale to niemożliwe, żeby się utrzymało. To się utrzymało. Utrzymał się teraz, na tych samych zasadach powstał Dziennik N i też sobie dobrze radzi. Ale zostawmy Andrzeju,
Tak. Andrzeju, wiesz co, bo ja taka rzecz mi się przypomniała na, że tak powiem, taki komplement w stronę Absyntu i naszych kolegów, którzy propagują reportaż w ogóle ze Słowacji. Otóż 3 dni temu w Pradze spotkałem się z taką reporterką, która teraz wydała książkę, która jest bestsellerem. To jest Sasza Ulowa, Uchlowa, Petra Uchla, córka zresztą. I Sasza napisała książkę Rdinowe kapitalistyczne prace. To jest o najgorzej płatnych zawodach w Czechach. Ona się zatrudniała, tam to był reportaż wcieleniowy. Rozmawialiśmy sobie o reportażu i ona strasznie żałowała, że czeski reportaż jest taki użytkowy i że ona pisze właśnie tak według tych zasad obowiązujących na rynku czeskim, że nie mogą sobie pozwolić na taki odlocik troszkę literacki, ale powiedziała mi, że śledzi dzięki Absyntowi właśnie i dzięki wydawnictwu Do Korzan czeskiemu, bo to są dwa, które wydają na rynku czeskim, bo Absynt, nie wiem, czy zostało powiedziane, że też na rynku czeskim zaczął wydawać, że ona śledzi ten polski i światowy już reportaż dzięki Absyntowi, bo przecież i Aleksiejewicz wyszła, i Truman Capote, i różne inne nazwiska w Absyncie, i że z wielkim takim podziwem czyta to i czytają to jej koledzy, i powiedziała, że może to będzie miało wpływ na reportaż w Czechach nawet, ale w każdym razie jest to jakoś czytane też w środowisku. Chcieliśmy, żeby ona wydała tą książkę u nas. Bo jak ona... I wyda? Nie. My chcieliśmy, jak ona ją wydała w Czechach. My wtedy ją znowu rozmawialiśmy i chcieliśmy jej zaproponować. Żebyście ją oryginalnie wydali. Tak. Ale nie udało nam się wtedy spotkać. Chyba 3 razy się umawialiśmy i 3 razy się to nie udało. No i w końcu ta książka wyszła. Ale wyszła bardzo ładnie zrobiona i no jest to świetna książka. Słuchajcie, a wy spotykacie się na z czytelnikami w Czechach i w Słowacji. Ja byłem w Bratysławie, brałem udział w 3 czy 4 waszych spotkaniach na początku i zafascynowało mnie to, że przychodziło bardzo dużo ludzi i z tego 80-90% to młodzi ludzie. To zupełnie fantastyczne. I powiedzcie, bo rozmawiacie z nimi, co młodych ludzi tak przede wszystkim fascynuje w literaturze non-fiction, w reportażu literackim? To co, może Jura jako pierwszy, bo on jest tutaj, że tak powiem, gościem. Proszę bardzo, Juraj. Rzeczywiście, zadziwia to dużo naszych autorów, którzy przyjeżdżają za granicę, że są zdziwieni, że ta publiczność jest naprawdę tam, jest około 30 lat, ale to jest też połączone z tym, że to jest akurat publiczność Absyntu, że nam naprawdę się udało poprzez marketing i poprzez to, że to jest nowy projekt i to jest połączone z tym, że jedna rzecz, że Słowacja jest takim młodym krajem raczej i że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy są ciekawi świata i właśnie reportaż literacki im wypełnia właśnie tą ich ciekawość. I też jest to, może ja teraz też tak mówię, że co mi się wydaje, że to, że jest to nowy projekt, to ci starsi czytelnicy są bardziej konserwatywni i oni mają już swoje ulubione wydawnictwa, swoich ulubionych autorów i tak dalej. Jeśli my przychodzimy z czymś nowym, to logicznie młodzi ludzie są bardziej otwarci na nowe rzeczy. I my właśnie teraz robimy dużo takich i staramy się robić, żebyśmy bardziej jeszcze byli w stanie osłowić i starszych czytelników, i większą ilość czytelników, bo my cały czas widzimy to, że ta nasza seria jest w pewnym sensie limitowana, że myślimy, że jest dużo większy potencjał reportażu literackiego na Słowacji niż ten, który jeszcze do tej pory osiągamy.
A ja bym ci, Juraj, powiedział jeszcze taką rzecz, bo usłyszałem to od takiej pary w Bratysławie, młodzi ludzie, studenci. Oni mi powiedzieli, że ich przyciągnęły okładki twojego wydawnictwa, znaczy okładki książek, które wydajecie, ponieważ no, w Słowacji i w Czechach jest taka tradycja okładek też twardych, te książki są wszystkie tak, że tak powiem, wyglądają tak zawsze poważnie, a wy przyjęliście ten pomysł, że właściwie to jest, ja nie wiem, to jest karton, szary papier, że jest to takie bliskie życiu właśnie, że to jest takie, o, to moja książka. Tak, moja nowa książka. Nie jest, czyli nie ma. No właśnie. I że te książki, ja to tak zrozumiałem, że te książki są takie bliższe życiu, także wizualnie, że te okładki nie są pretensjonalne, że to na przykład się podoba. Ale kiedy rozmawiam z czytelnikami i w Czechach, i w Słowacji, to oni mówią, że mają, tak jak to zapamiętałem, że mają małe możliwości w czeskich i w słowackich mediach dowiedzieć się o świecie czegoś, bo działy zagraniczne różnych gazet są takie, bym powiedział, małe, krótkie. Małe, zawężone, ograniczone. Jest jakaś grupa czytelników, których nie zaspokaja telewizja i internet. To znaczy, oni szukają czegoś głębiej. Ja nie wiem, ilu ich jest oczywiście, ale szukają czegoś głębszego. I że te książki, które a to mówią o ludziach z różnych krajów, prawda, a to mówią o różnych alternatywnych stylach życia, a to o jakichś pomysłach cywilizacyjnych, no bo reportaże są różne. A to także reportaż psychologiczny, który młodym ludziom pozwala na wejrzenie w siebie, że to po prostu jakoś daje taką porcję wiedzy o świecie, której normalnie nie można dostać z mediów. Czyli tutaj właściwie dochodzimy do tego, do tej mojej teorii, dlaczego w ogóle się czyta reportaż, także w Polsce, że reporter czy reporterka to jest taki rodzaj człowieka medium, który usiłuje zrozumieć jednych ludzi dla drugich. To znaczy my jakby rozumiemy bohatera dla czytelników, żeby czytelnik go zrozumiał. A czytelnik wtedy porzuca swoje życie na chwilę i wchodzi w cudze. Prawda? Bierze się książkę i poświęcamy jej, nie wiem, na pół godziny, godzinę, trzy, prawda? I wtedy zapominamy o całym świecie. Oczywiście, jak jest dobrze napisana. Zapominamy o całym świecie, czyli my tym samym zanurzamy się w prawdziwe życie innego człowieka, z innego kraju, z innej kultury. I to jest coś no, po prostu wspaniałego, a ludzie zawsze będą chcieli czytać o innych ludziach, co powiedziała już 30 lat temu nam Małgorzata Szejner, jak zaczynaliśmy pracę w dziale reportażu. Mówi, nie martwcie się, reporterzy będą potrzebni zawsze. No tak, a powiedz w takim razie, jaka jest taka zasadnicza różnica między literaturą non-fiction, a po prostu literaturą, a fiction? Przecież na przykład jeden z moich ukochanych, a właściwie chyba najbardziej ukochany czeski pisarz, czyli Józef Skworecki, to ja go głównie kocham za to, że on jest po prostu opowiadaczem pięknych historii. On jest po prostu takim medium. Oczywiście to prawdopodobnie jest tak, że część tych historii jest albo wymyślona, albo trochę podkoloryzowana, żeby coś uwypuklić, albo żeby coś by zabrzmiało mocniej, ale generalnie no, to są piękne historie. Jak ktoś pisze dobrze i ma talent, to jest nieważne, czy on jest reporterem, czy pisarzem fikcji, prawda? Bo pięknie pisze i tutaj nie ma różnicy. Tutaj nie ma różnicy, bo powiedzmy, Hanna Kral napisała reportaż o podwórku na Muranowie w Warszawie, o dawnym, na terenie dawnego getta i tam rośnie taka rosła symboliczna mirabelka. Taka śliweczka, takie małe drzewko śliwkowe, gdyby młode pokolenie nie wiedziało, co to jest mirabelka. I ta śliwka była taka przekrzywiona, przechylona, korzenie jej wyłaziły już właściwie, taka była trochę rachityczna. No i w ten sposób może opisać dziennikarz. Natomiast Hanna Kral napisała jedno zdanie tylko. Mirabelka próbowała odejść. No i teraz to była prawda. Czyli to był reportaż, prawda? Ale jest to tak ładnie napisane, że to jest właściwie literatura piękna. Mirabelka próbowała odejść. To właściwie początek wiersza może być też, nie? To właściwie proza poetycka. No nie ma różnicy, ale
dla wielu odbiorców jest różnica w tym, że muszą wiedzieć, chcą wiedzieć, czy ta śmierć jest wymyślona, czy prawdziwa. No po prostu coś takiego jest, że część ludzi jest zafiksowana na reportaż i chce czytać tylko o rzeczach, które dzieją się naprawdę. A to się jakby zgrywa z tym, że na przykład ja jako autor staram się pisać ładnie, ale nie umiem zmyślać. No po prostu nie umiem, nie mam tego daru. Wymyślę półtora zdania i mi się kończy. No i mi się kończy, już musiałbym do sąsiada dzwonić, żeby mi domyślił. Więc na przykład ja z przyjemnością w sposób literacki czy quasi-literacki, nie zawsze mi się udaje oczywiście, opisuję te prawdziwe historie, bo innych nie umiem opisywać. Muszę mieć materię, która się przydarzyła. Oczywiście wielu pisarzy też z życia czerpie, ale oni sobie mogą pozwolić na taką rzecz. Mianowicie są właściwie bogami tych bohaterów swoich. Oni ich mogą, oczywiście mogą podejrzeć kogoś i go przeflancować ze swojej książki. Bardzo wielu pisarzy uprawia złodziejstwo kieszonkowe albo i na większą skalę, prawda? Usłyszą jakieś zdanie w tramwaju i już to do kieszeni. Natomiast ci od fikcji są, mogą wymyślić kogoś, mogą go urodzić i uśmiercić. Na przykład taki pisarz, mój ulubiony czeski, który jest bardziej chyba znany w Polsce, Martin Wopienka, no to on mi powiedział, słuchaj, ja się pokłóciłem z żoną i po prostu chciałem ją zabić, ale nie mogłem, no bo nie mogę zabić kobiety, prawda, nie mogę zabić żony. Uśmierciłem ją w powieści i podróżowanie z Benjaminem, taka jego powieść, którą wydaliśmy w Dowodach na istnienie, tam matka umiera na początku powieści, znaczy matka chłopca i ten mąż zostaje sam. No i to ja wiem od Wopienki, że on po prostu się w ten sposób symbolicznie zemścił na swojej żonie. Ja jako reporter tego nie mogę zrobić. Trzymam się tej prawdy i jestem bardziej służącym tego bohatera. Oczywiście w rezultacie, kiedy chodzi o emocje, prawda, które zostawia literatura, to są te same emocje. Niemniej, no tak się ułożyło, że jedni się zafiksowali, że muszą zaświadczać, że to są prawdziwe historie, inni, że nie, ale literatura uważam, że jest jedna. Słuchajcie, będziemy musieli niestety kończyć. Już? Już, ale to jest tylko dobra zapowiedź czegoś, co mam nadzieję nastąpi w przyszłym roku, że już będzie można na żywo, będzie można uczestniczyć w kinie na granicy, a przy kinie na granicy jest również literatura na granicy, a ja wam chcę obiecać, że przyszłoroczna literatura na granicy i nie będzie to już, Mariusz, w weekend majowy, gdzie ciebie nigdy nie ma. Także już sobie rezerwuj. I Juraj też rezerwujcie sobie. Nie wiem jeszcze jaki termin, ale na pewno nie majowy. I ja wam obiecuję, że porozmawiamy o literaturze non-fiction i w szerszym gronie i na kilku różnych spotkaniach. Także to bardzo chętnie bym na tym festiwalu porozmawiał o kobietach w reportażu, bo tylko na koniec powiem jeszcze, bo mogą się dziwić widzowie, gdzie ja jestem, czy to u mnie w mieszkaniu, tyle tych portretów nie. Z tyłu za mną są portrety kobiet reporterek, polskich reporterek. To jest taki projekt reporterki Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej. I to jest w faktycznym Domu Kultury i muszę powiedzieć taką ciekawą rzecz do przemyślenia, że w Polskiej Szkole Reportażu, która właśnie tutaj ma zajęcia, coraz więcej zgłasza się kobiet. Ostatnie roczniki to jest po 40 kobiet, a 4 mężczyzn tylko. 4 mężczyzn. I mam takie wrażenie, że jakby kobiety chcą wiedzieć, bo reporter to jest ten, kto się chce dowiedzieć, a faceci to są ci, już co już wiedzą i właściwie nic ich nie ciekawi. Jakoś jest ogromne zainteresowanie kobiet reportażem. Muszę zbadać ten fenomen, ale tylko tak właśnie chciałem powiedzieć przy okazji tej ściany, na której tle jestem. Bardzo wam dziękuję, Juraj, powodzenia życzę. Dziękuję. Przynajmniej tylu samych, 120 książek w kolejne 5 lat albo i więcej. I mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku na żywo, na kinie, na granicy. Dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia.